Państwa. Witam bardzo serdecznie, program Staszczyk Niezależnie. Dzisiaj bardzo miły gość zawitał do portalu radomsko24.pl, Robert Janowski. Witam bardzo serdecznie. Bardzo dzień dobry. Robert, wiesz co, chciałem tak przedstawić, wymienić tę długą listę. Piosenkarz, aktor, prezenter telewizyjny, ale również wokalista zespołu w latach 80. Oddział Zamknięty. Prawda to czy nie? Ty pamiętasz to? Tak, przecież jesteśmy z tego samego roku. To możesz to pamiętać. No właśnie. To były czasy piękne. Bo bardzo to się piękne. Wszystko budziło, system się zmienił, więc każdy chciał mieć zespół rockowy. Ci, co potrafili grać, a może nawet częściej ci, co nie potrafili grać. Genialnie to było. To prawda, a ja wcześniej muszę ci słówko zrobię wstępu. Byłem związany z zespołem ZOO. Były takie przeboje ZOO. Więcej seksu, niezłe ciało, to za mało. Aha, Pamiętasz? Tak, teraz mi wpadło. Coś, co chciałem przez długą część swojego życia wymazać ze swojej pamięci, ze swojego CV. Teraz nie, teraz mam luzy, w ogóle bardzo fajna przygoda. Tylko, że z tego ZOO trafiłem do oddziału zamkniętego. Ty było też piękne. Wiesz, ale to było takie przejście, tak jakby Mick Jagger przeszedł z Kajagoogoo do Rolling Stonesów. To kompletnie jakby totalne dwa światy, dwa inne. Z plastikowego czegoś takiego grania, gdzie się grało na samych klawiszach i na plackach elektronicznych, do normalnego, wiesz, rockowego grania, Pogorzelski, wiesz, leci Andzia, wszystko leci. I pierwszy koncert na Torwarze, mój z oddziałem. Pierwszy koncert publiczny, który grała Republika wtedy. Jeden z pierwszych koncertów Manamu. Jeden z pierwszych koncertów Lady Punk i to wszystko na tym jednym Torwarze i ja na tej scenie zamiast Krzysztofa Jarczewskiego, Bożyszcza i idola oddziału zamkniętego. I dziewczyny piszczą. Nic, stary, cisza. No bo wychodzi ktoś, i inaczej wygląda, w ogóle to nie jest on. Jak to? Oddział bez Jarego. I pierwszy numer, lecimy. Oddział już zamknięty jest, cisza. Drugi tam coś, nie pamiętam. Cisza. I przy trzecim tam troszeczkę. Sukces mój polegał na tym, że nie dostałem pomidorem żadnym zgniłym albo wiesz, rozklapciałą. Ty byłeś nierozpoznawalny, ale później 25 lat, jaka to melodia? Nie, to już... najpierw metro. Ale ja wiem, ja rozumiem, metro, tak. Że przez metro. A potem telewizja też było, że byłem poważniejszym człowiekiem. I też muszę ci powiedzieć, że w ogóle nie chciałem się bawić w telewizję. I ja, Jim Morrison. Z takimi piórami, wiesz, love, freedom, w ogóle rock and roll, chociaż też nie miałem duszy rock and rollowca, muszę ci powiedzieć, więc mówię, dobra, no zabawię się, zrobię quizik taki telewizyjny. Jaka to jest rozpiętość, aktor, prezenter telewizyjny, piosenkarz z wykształcenia, lekarz weterynarii. Ktoś mógł zastanowić, nie? Życie pisze nam ten scenariusz. Życie pisze scenariusze i albo po prostu wchodzisz w jakieś takie możliwości, bo życie dostarcza mnóstwo możliwości, proszę Państwa. To trzeba je wykorzystać. Tylko, że jak się siedzi i wiesz, pyk. To się ich nie wykorzysta. To wtedy patrzysz na ekran i patrzysz, jak inni wykorzystają te sytuacje, z których mogą. A ja się chyba odważałem wchodzić w takie te przestrzenie, których do tej pory jeszcze nie znałem. Metro bardzo im pomogło, ponieważ była szalona popularność tego. To były tysiące, setki tysięcy młodych ludzi, którzy pisali sobie na piórnikach, na plecakach. Edyta, Robert, Metro, to wiesz, jak The Doors kiedyś pisaliśmy, Led Zeppelin, Pink Floyd, wiesz, sami tak pisaliśmy, nie? No to oni pisali to Metro, no to potem się dostawało angaże. Jeszcze byłem blisko, bo mieszkałem w Warszawie, to miałem też łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego, bo tam sporo rzeczy się działo i dzieje. Więc to jeden film, drugi film, jakieś coś do teatru, i tak się, wiesz, zaczęło. Potem ktoś mówi, a przyjdź do telewizji, robimy taki quiz muzyczny, ty śpiewasz, masz długie włosy, coś tam sobie porobimy, wiesz, jaka to melodia. I przychodzę, zdjęcia próbne. Proszę bardzo, niech pan powie, tutaj się nauczy, Ja mówię, ale co mi się każe się uczyć na pamięć czterech zdań po polsku? Mówię, ja mam dwa fakultety skończenia, umiem powiedzieć po polsku kilka zdań. Powiedzcie mi, o czym to jest? Nie, proszę pana, to jest telewizja, to zupełnie coś innego. Czy pan to wchodzi w to, czy pan nie wchodzi? Mówię, to nie interesuje mnie. To do widzenia, do widzenia. I sobie poszedłem. No więc proszę cię, to nie w ogóle nie dla mnie. I po dwóch czy trzech miesiącach, i oni znaleźli człowieka, który miał to prowadzić, i to był Kurzajewski.
21 lat temu. Mhm. Pierwszy prowadzący, który zresztą nigdy nie pokazali tych odcinków, bo po 3 miesiącach... Ale były nagrane? Tak, już nagrali z nim, no, bo ja się nie chciałem uczyć na pamięć formuły. Mhm. I słuchaj, i po 3 miesiącach mówi, Robert, przyjedź na te zdjęcia jeszcze raz, bo tam coś niezadowoleni jesteśmy tam z tamtego, co poszło, coś. No i poszedłem, mówię, tylko wiecie, no warunek jest taki sam cały czas, że ja się nie będę uczył na pamięć z promptera, tylko powiedzcie mi o czym, to ja jestem w stanie to powiedzieć po polsku kilka zdań, no umówmy się. No dobrze, dobrze, no to zgadzamy się na to. No mówię, no to kiedy start, co, jak mam, które kamery? I tak zacząłem się uczyć obecności kamer, patrzeć ludziom w oczy, dzięki temu, że nie ma tam żadnego człowieka, a przecież tylu tam ludzi jest. I łapać niewidoczny kontakt, jakieś takie relacje budować. Praca w telewizji okazała się zupełnie, zupełnie inna, ale bardzo ją polubiłem. Polubiłem ten program, o dziwo, że który się stał, myślę, że czymś więcej niż zwykłym turniejem telewizyjnym. No że właśnie, właśnie bazując na tych relacjach pozawizyjnych, takich, takim rodzaju fajnego porozumienia, wzajemnego szacunku również. A też potem sobie zdałem sprawę, jaki to cholerny ma, jaką to ma moc edukacyjną. Że wreszcie, wiesz, Polacy, który ja pamiętam pierwszy odcinek, to gość nie rozpoznał. Ale osoby, które przychodziły, wejdę ci w zdanie, osoby, które przychodziły do tego programu faktycznie miały taką niesamowitą wiedzę, czy po prostu one bazowały i potrafiły się, czy po prostu się wstrzeliły? Czy to... Już ci mówię. Tylko ci powiem, że tak, że pamiętam podczas pierwszego odcinka facet nie odgadł, dziwny jest ten świat. Mhm. Wyobrażasz sobie po 20 latach. To tylko było pa, wiesz. I teraz do tego, o co pytasz. Więc ja się dziwię do dzisiaj. Dziwiłem się przez całe 20 lat. Jak to jest? No skąd? Po tak zwanej jednej, rozumiesz? Mhm. No to jak w ogóle? I oni mi, ci mistrzowie świata, oni mi powiedzieli, na czym to polega. My pracujemy zupełnie inaczej. Wolniej. Jak zdobywamy wiedzę, to też wolniej, świadomie jakoś tak, wiesz, no, po kolei, powolutku gromadzimy ją, utrwalamy sobie coś. Natomiast oni traktowali to jako wyzwanie takie pamięciowe. Nagrywali sobie, teraz telewizja ma twarde dyski, można sobie nagrywać ile chcesz. I oni tam mieli nagranych tam 800 odcinków, 1000, ile tam się dało, rozumiesz? I sobie to maglowali, tylko przewincz, stop, fa, zatrzymujemy, mówi. Po prostu pies Pawłowa, wiesz, na blaszkę, plus oglądanie tych aktualnych odcinków, no bo tam były jakieś nowości zawsze, co miesiąc jakaś nowość, no i utrwalanie i w nieskończoność. Ten gość, ten mistrz, który to zrobił tam w 3 sekundy, Tomek Bednarek z Pleszewa, czy coś takiego, kurde, 7 piosenek w 3 sekundy. I nie ma żadnej podpowiedzi tam, żadnego, wiesz, sita takiego, że można go tu skierować w jakieś tory. Nie, po prostu 7 dowolnych piosenek świata. I pamiętam, że to po 2 sekundach już miał 4 piosenki odgadnięte. To jest jakaś masakra. Ale jego to kosztowało 6 miesięcy pracy po kilka godzin dziennie z pilotem, cofania z powrotem. To jest to. My byśmy też to zrobili, tylko my się tym nie zajmujemy. Nam szkoda było czasu na to, prawda? No właśnie, a powiedz mi, czy wypadkowo teraz z tych wszystkich doświadczeń artystycznych jest to, co szykujesz? No bo nie jest tajemnicą, że będzie szkoła artystyczna Janowskiego. Jest tajemnicą. Teraz już, no teraz już nie. No teraz już nie, no właśnie. Bo o tym powiedzieliśmy. Uh-huh. Wiesz co, zawsze chciałem mieć szkołę. Chciałem mieć szkołę na wsi, mieć domek na wsi i obok taki pawilon, wiesz, żebym go widział z domu i w tym pawilonie robić warsztaty artystyczne i tam się zestarzać i mieszać w tej sztuce tam, i drzeć pazurami drewnianą podłogę i robić coś fajnego, kreatywnego. No ale nie chcę mieć w swoim domu na wsi, rozumiesz, też miejsca pracy. Muszę to oddzielić. Trzeba odrealizować. Tak, i taka szkoła chodziła, ja się czegoś nauczyłem, już trochę umiem, nawet sporo umiem. Pracy z kamerą, pracy takiej autopromocyjnej. Poprzez taką mocną szkołę musicalową, którą dostałem w Mesze przez u Józefowicza. Przez wszystkie swoje doświadczenia teatralne, filmowe, muzyczne, wokalne. Coś umiem i się czas tym podzielić. A dlaczego Piotrków? Bo to nie jest Warszawa. No dobrze, na pewno. To może być Radomsko. Pozdrawiam Państwa serdecznie, mieszkańców wszystkich. To może być wszystko jedno, co? Byle nie Warszawa i byle nie wielkie miasta.
gdzie ludzie, myślę, że są troszeczkę zmanierowani, rozpuszczeni, mają wszystkiego trzy razy za dużo i z czego wszystko prawie za darmo. Jeśli chodzi o takie działania artystyczne, wszędzie wstęp free, to tam, więc oni kompletnie, to nie jest dla nich ważne, nie chcą w tym uczestniczyć. Natomiast im mniejsze ośrodki, uważam, że tam jest prawdziwa Polska, taka kreatywna, ludzie mają ambicje, ale też mają chęci do działania, więc dlatego mniejsze miasto wybrałem, czując ten potencjał w mieszkańcach, że będzie chciało im się chcieć po prostu. Natomiast namówić fajnych instruktorów do pracy w prywatnej szkole. Czy to będą jakieś znane nazwiska, jeżeli chodzi o nauczycieli? Nie każde znane nazwisko jest dobrym pedagogiem. Tak samo nie każdy dobry piłkarz jest dobrym trenerem, nie? Otóż to. I wyszedłem jakby mając to na uwadze. W związku z tym wziąłem ludzi, którzy pracują w branży i którzy mają doświadczenie z danymi grupami wiekowymi na przykład, bo nie wszyscy potrafią pracować z dziećmi. Myślałem o tym, żeby to zrobić, tylko żeby, naprawdę znam mnóstwo ludzi, wszyscy jesteśmy w jednym grajdołku. Tylko nie o to mi chodzi, żeby jechać pod publiczkę, proszę Państwa, u mnie w szkole to uczesteczkowska, albo tam wszystko jedno, no, że Edytę Górniak mogę zaprosić. Mogę, ale to nie o to chodzi, nie chcę. Ja chcę mieć szkołę, a nie pokazówkę, tak? Szkołę, że te dzieciaki, jak wejdą do mnie na 2-3 lata, czy tam ile będą chciały, że poznają kawałek zawodu, poznają uczucie cierpliwości, szacunku dla sceny, takich plus umiejętności. Pracy wysiłku, bo to nie chodzi o to, żeby pokazać, zrobić sobie selfie ze znaną gębą, tylko o to, że ja chcę dawać ludziom swoją wiedzę, my chcemy dawać swoim ludziom, którzy mają potencjał i którzy sobie chcą zrealizować swoje marzenia artystyczne. Z Radomska do Piotrkowa jest ile? 40 km, 45, a zatem z pewnością też młodzi ludzie w Radomsku będą zainteresowani. Co muszą zrobić? Nic, muszą się zapisać. Ja wiesz co, ja nie umiem na pamięć, ale jak sobie wpiszecie szkoła artystyczna EU, www, no to tam znajdziecie wszystko. To jest w Piotrkowie na Wolbromskiej 48. Wolbromska 48, to jest jedyne, co wam mogę powiedzieć teraz, jeżeli się szkoła nazywa Szkoła Artystyczna Roberta Janowskiego. I zajęcia tam będą odbywać się codziennie, czy to jest w jakiejś... Tygodniówki. Albo weekendowo. Wiesz, tak, no bo instruktorów mam z Warszawy, oni też mają swoje zajętości. No a te prywatne szkoły raczej to są takie, wiesz, no, ludzie też mają więcej czasu w weekendy, umówmy się. Gdzieś mogą pracować, tam dorabiać, cokolwiek robić jeszcze. Więc w weekend nie chcę ich absorbować, natomiast ten weekend można poświęcić dla siebie. Do czego ci życzyć? Mnie? Zdrowia. To chyba najważniejsze w tych czasach. Zdrowia i żeby zrobili mi jedynkę, kawałek, wam też. Żebym mógł sobie... Jeszcze musisz poczekać. Żebym mógł sobie na zajęcia motorem swoje przyjeżdżać. Aha. Chociaż nie, z Warszawy do Piotrkowa już jest fajnie. No tak, z Warszawy już mogę siąść na później swojego... do Radomska starą jedynką. A potem do Radomska stara jedynku zaparkuje, tu swoje zobaczysz, będziesz mierzał, zdrość. Myślę, że nie pierwszy raz jesteś gościem. Nie, naszym. Nie pierwszy. Pierwszy, nie ostatni, więc nie, no mówię, tak nie mówię żegnaj. Mówię do zobaczenia. No właśnie. I kończę dzisiaj naszą rozmowę, drodzy Państwo. Oczywiście Robert Janowski złoży autograf na ścianie pamięci programu Staszczyk niezależnie. I teraz Robert, miejsce do Ciebie należy, ale wybierz sobie dowolne. Przy kim się mam? No przy kim. Pokora, bo ja jestem pewien pokory. Myślę. Tak? To jest starosta powiatu radomszczańskiego. Ale trafiłem. Tak, trafiłeś. Wiesz, Starościna. Pani Beata. Tak. Panie, dobra, tu się wpisze. Dobra. Nie, tu się wpisze. Dobra. Widzisz to? Widzi, ja się odsuwam. Dobra. Uwaga. Widzisz? R. Napiszę drukowanymi, bo ja strasznie, strasznie marzę. No jakby nie było, jesteś lekarzem, ale... Przechylony, jakby się na to gorzało jakieś. No nie było to. Nie. Ale poczekaj, coś dołożymy tutaj jeszcze. Dobra. Kluczyk wiolinowy, jakieś dwie nutki szybciutko i pauza ćwierćminutowa. Pięknie. Może być? Musi być. Świetnie. O, i serduszko dałeś jeszcze wszystkim. Czarne nic nie znaczy, że czarne, nie, to jest czerwone, trzeba czytać czerwone. Dobra. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Ja również dziękuję Państwu za uwagę.